29 lutego, taki dzień, proszę Państwa, zdarza się raz na 4 lata. Sprawdźmy, jakie wydarzenia mu towarzyszyły. Klaudia Syrek, zapraszam na Telefakty. Obchody Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Rodzice zginęli bardzo młodo, bo mama miała 25 lat. Poseł Platformy Obywatelskiej i spełniona obietnica wyborcza. Jest to wyjątkowa data, 29 lutego. Lepszy internet zależy od Ciebie. To był naprawdę duży sukces dla mnie, że udało mi się osiągnąć pierwsze miejsce. W nietuzinkowy sposób odbywają się w Ostrowcu obchody Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Święto co prawda przypada 1 marca, ale w mieście bohaterowie upamiętniani będą przez 3 dni. Dziś swoje obchody rozpoczęła ostrowiecka młodzież, która wzięła udział w grze miejskiej. Janusz Niemiec, najmłodszy więzień polityczny w Polsce, do więzienia trafił w wieku 5 lat. Niemiec Janusz Zbigniew, urodzony 22 października. 41 rok, a teraz podstawa do uprawnień. Od maja do października 46 uwięzienie polityczne. W więzieniu siedział z babcią. Janusz Niemiec to syn majora Antoniego Żubryda, żołnierza wyklętego. Ten żywy świadek historii uczestniczył podczas inaugurujących w Ostrowcu Świętokrzyskim wydarzeń związanych z obchodami Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Rodzice zginęli bardzo młodo, bo mama miała 25 lat, była żołnierzem oddziału ojca, a major Żubryd miał 28 lat, kiedy oboje zostali zastrzeleni w jednym miejscu, w jednym czasie. No tam różnica była 45 minut, jak agent Urzędu Bezpieczeństwa strzałami w tył głowy pozbawił życia. Mam zdjęcie pośmiertne w swoich dokumentach, takie tragiczne zdjęcie. Historię swojej rodziny Janusz Niemiec opowiada w całym kraju. Szczególnie cieszy go, gdy dociera do młodzieży. W Ostrowcu Świętokrzyskim łatwo zauważyć, że historia cieszy się coraz większym zainteresowaniem wśród ludzi młodych. Chcą zgłębiać dzieje Polski. Jestem świadomy tego, że jestem Polakiem, jestem z tego bardzo dumny. I sądzę, że naszym obowiązkiem jest, aby kultywować tradycje naszych dziadków, pradziadków i żeby nasz naród przetrwał. Bo po prostu czuję taką przynależność, że uważam się za patriotę, ale też nie należy przesadzać z tym, żeby się z tym tak obnosić, a że teraz to jest modne, to też większość dzieciaków nosi tak, a jeśli zapytać się chociażby, kiedy były rozbiory polskie, co to są żołnierze wyklęci, bo rozpoczęcie i zakończenie którejkolwiek z wojny światowej, no to nic nie powiedzą. Ponad 70 uczniów z ostrowieckich szkół ponadgimnazjalnych wzięło udział w grze miejskiej zorganizowanej w liceum imienia Władysława Broniewskiego. Współorganizatorem obok ostrowieckich strzelców, ruchu republikańskiego, harcerzy czy ostrowieckiego klubu Gazety Polskiej jest Stowarzyszenie Ostrowieccy Patrioci, którzy już po raz drugi włączają się w organizację na terenie miasta Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Gra jest sportowo-myśląca. Bo nie tylko sport swoją drogą, ale trzeba też trochę pomyśleć. Mamy różne punkty, które muszą uczniowie w grupach 5-osobowych pokonać. Mamy na przykład noszę, gdzie trzeba będzie przetransportować rannego w maskach gazowych. Na górze mamy replikę broni z 1941 roku. Jest to stand produkcji angielskiej i tam trzeba będzie tą broń złożyć, rozebrać i założyć jeszcze maskę gazową. Po prostu chcemy, żeby młodzież obeznała się z takimi rzeczami, których nie mają na co dzień. Nie ma takich szkoleń, nie ma takiego obejścia z historią, a to są rzeczy właśnie z tamtych czasów, z 1941 roku, żeby wiedzieli, jak to partyzanci, jaką mieli broń, jaką się posługiwali, jak to zrobić, chociaż na replice, nie na oryginale, tylko na replice. Podobne wydarzenia, zdaniem nauczycieli historii, to dobry sposób nauczania. Młodzież może się znacznie więcej dowiedzieć i dłużej zachować zgromadzoną w ten sposób wiedzę. Udziału w tym przez różne organizacje pozarządowe, typu tutaj Ostrowieccy Patrioci, prawda, czy środowiska kombatanckie, na pewno uatrakcyjni. Generalnie, jeśli o czymś mówi nauczyciel i czegoś wymaga, to uczniowie nastawiają się do tego w sposób
to taki typowo szkolny. Natomiast jeśli mają możliwość wzięcia udziału w imprezie organizowanej przez ich rówieśników, bo z tego co widzę, tu są bardzo młodzi ludzie, przyjmują to jako swoje działanie takie autorskie i na pewno jest to o wiele lepszy oddźwięk i odbiór i zrozumienie tej tematyki niż typowo z lekcji historii z karty podręcznika. Obchody Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych w Ostrowcu Świętokrzyskim obchodzone będą przez 3 dni. Ostrowieccy patrioci chcą też w sposób szczególny mówić o osobach walczących o wolność i niepodległość pochodzących z regionu. My teraz przygotowaliśmy tutaj specjalnie koszulki z lokalnym bohaterem Tomaszem Wójcikiem Tarzanem. To była taka niespodzianka, nikomu o tym nie mówiliśmy. I właśnie chcemy też, żeby ta dzisiejsza gra była poświęcona Tomaszowi Wójcikowi Tarzanowi. Na przykład największe osiągnięcie, moim zdaniem, jakie było, to zlikwidowanie generała Kurta Rennera pod Ożarowem. Jest to bardzo słynna akcja. Wtedy Tarzan jechał na zgrupowanie na wykus z majorem Piwnikiem. Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych obchodzony jest corocznie 1 marca. Być bliżej mieszkańców i wsłuchiwać się w ich potrzeby. Tego, jak mówi, chce poseł Artur Gierada, który dziś w Ostrowcu otworzył swoje biuro poselskie. Co ciekawe, ma to być miejsce, w którym współpracować będą nie tylko posłowie, ale też radny wojewódzki i radny miejski. Już otwarte biuro poselskie Artura Gierady w Ostrowcu Świętokrzyskim mieści się w Osiedlowym Domu Kultury Malwa na osiedlu Stawki. Jeszcze w kampanii wyborczej, kiedy często pojawialiśmy się w Ostrowcu Świętokrzyskim, kiedy pojawiałem się jako kandydat, wtedy na posła padały pytania ze strony mieszkańców, czy otworzę tutaj biuro. Wtedy takie deklaracje składałem i dzisiaj ten fakt właśnie ma miejsce. Jest to wyjątkowa data, 29 lutego. Miejsce ma łączyć działaczy Platformy, tych na stopniu ogólnopolskim, wojewódzkim, jak i miejskim, bo wspólnie z Arturem Gieradą w Malwie na mieszkańców i ich problemy czekają również radny sejmiku województwa Grigor Szaginian oraz radny miejski należący do Platformy Marcin Marzec. Swoją siedzibę ma tu również Stowarzyszenie Inicjatywa Społeczna Ostrowiec 2015. To jest takie Stowarzyszenie Inicjatywa Społeczna Ostrowiec 2015, która będzie ukierunkowana na realizację działań takich oddolnych inicjatyw. Jest duży sens tworzenia takich wspólnych biur radnych miasta, współpraca ze strukturami powiatu, radnej sejmiki i z posłami Sejmu. Ja myślę, że takie kompleksowe podejście powinno rozwiązywać kompleksowo problemy mieszkańców. Poseł Platformy nie jest jedynym z tego ugrupowania, który postanowił otworzyć swoje biuro w mieście. W siedzibie Ostrowieckiej Platformy przy ulicy Jurzeckiej swój punkt ma również Marzena Okła-Drewnowicz. Dyżury, które będziemy pełnić w imieniu pani poseł w każdy poniedziałek między godziną 16 a godziną 18, mieszkańcy będą mogli się zwracać z różnymi problemami, a pani asystentka będzie w uzasadnionych przypadkach umawiać wizyty czy kontakt z panią poseł w dogodnym terminie dla osób, które będą chciały z nią porozmawiać. Na tym jednak nie koniec. Posłowie PO, jak widać, są żywo zainteresowani Ostrowcem, bo podobną działalność w mieście zapowiada również szef partii Grzegorz Schetyna oraz europoseł Bogdan Wenta. Na razie nie wiadomo jednak, czy będą mieli swoje osobne biura, czy przyłączą się do tego otwartego dziś w Domu Kultury Malwa. To nasza przemyślana strategia partii, ponieważ chcemy jak najbardziej rzeczywiście tą sieć, szczególnie w tak dużym mieście jak Ostrowiec, to jest drugie co do wielkości miasto wojewódzkie i zasługuje na to, żeby rzeczywiście blisko do każdej partii politycznej mieli przedstawiciele mieszkańcy tego miasta. Działacze Platformy zapowiadają wiele wspólnych inicjatyw i liczą na aktywność obywatelską mieszkańców. Właśnie dlatego, jak mówi poseł Artur Gierada, postanowili otworzyć biuro nie w centrum miasta, a w sąsiedztwie dużych osiedli mieszkaniowych. Ja po konsultacjach i z mieszkańcami, i z moimi współpracownikami w Ostrowcu zdecydowaliśmy, że oddalimy się trochę od centrum, ale w ramach tego, by być bliżej naszych mieszkańców. Jesteśmy na granicy 4 bardzo dużych osiedli Ostrowca Świętokrzyskiego i ta lokalizacja biura nie jest przypadkowa, bo właśnie chcemy być bardzo blisko mieszkańców. We wspólnym biurze działaczy PO będzie również można uzyskać darmowe porady prawne. Kwestia dyżurów i godzin funkcjonowania ma zostać ustalona w ciągu najbliższych 2 tygodni.
W województwie świętokrzyskim funkcjonuje już 14 rad młodzieżowych. Na ten moment działają m.in. w Bałtowie, Kunowie, Sadowiu Skarżysku czy Starachowicach. Jest to coraz częściej wykorzystywany sposób na komunikację młodzieży z władzami samorządowymi. Ma na celu uczyć młodych ludzi gospodarności, zarządzania i realizowania swoich inicjatyw. 14 marca w Kielcach odbędzie się spotkanie młodzieży z przedstawicielami jednostek samorządu terytorialnego. Przy ostrowieckim szpitalu ma powstać filia Świętokrzyskiego Centrum Onkologii. Takie plany wynikły po analizie map potrzeb zdrowotnych w województwie. Podobne placówki mają również powstać w Pińczowie, Starachowicach, Końskich i Sandomierzu, czyli tam, gdzie jest najwięcej chorych. Filie mają być udogodnieniem dla ciężko chorych osób, dla których podróż do Kielc wiąże się z trudnościami. W filiach mają pracować onkolodzy z Kielc. Placówki będą miały okrojony zakres możliwości, więc pacjenci wymagający bardziej specjalistycznych technik będą kierowani do Kielc. Obecnie trwają rozmowy ze starostami, którzy mieliby partycypować w kosztach. Ponad 400 bezrobotnych, m.in. z powiatu ostrowieckiego, będzie mogło liczyć na wsparcie przy powrocie na rynek pracy. Program Wojewódzkiego Urzędu Pracy skierowany jest do osób powyżej 50 roku życia, które nie mają stałego zatrudnienia, a ich kwalifikacje zawodowe dezaktualizują się. Bezrobotni, którzy chcą wziąć udział w programie, powinni zgłaszać się do powiatowych urzędów pracy. W ramach programu będą mogli liczyć na szkolenia, staże, prace interwencyjne, a także na dotacje na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej. Maksymalna kwota takiego dofinansowania to 23 tysiące złotych. Środki na realizację programu pochodzą z Funduszu Pracy. Całkowita wartość programu to 4 400 000 złotych. Lepszy internet zależy od Ciebie. To tytuł wojewódzkiego konkursu, w którym zwyciężył uczeń zespołu szkół nr 2 w Ostrowcu. Zwycięstwo jest o tyle ważne, że do konkursu przystąpiło kilkaset osób. Spośród 701 uczestników z województwa świętokrzyskiego, którzy nadesłali pracę na konkurs pod tytułem Lepszy internet zależy od Ciebie, szanuj prawo autorskie i chroń dane osobowe w sieci, najlepsza okazała się praca Marcina Starzomskiego, ucznia zespołu szkół nr 2 w Ostrowcu Świętokrzyskim. Udało mi się zająć pierwsze miejsce. Było naprawdę wiele prac, wiele osób brało udział, więc to był naprawdę duży sukces dla mnie, że udało mi się osiągnąć pierwsze miejsce. Konkurs zorganizowany został przez Samorządowy Ośrodek Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach oraz jedną z kieleckich wyższych uczelni. Podczas rozstrzygnięcia konkursu jury nie miało wątpliwości, że właśnie praca Marcina zasługuje na miano zwycięskiej. Komisja podkreśliła wyjątkowość tego filmu, podkreśliła duży wkład pracy Marcina w przygotowanie tego filmu i naprawdę zasługa Marcina jest tutaj w 100%, tylko i wyłącznie w zasadzie jego. Stworzenie pracy wymagało od Marcina dużo czasu, energii i zaangażowania. Zrobiłem to w formie infografiki animowanej, gdzie zawarte było bardzo dużo informacji właśnie w taki animowany sposób, czyli dużo takich grafik, statystyk. Ciężko jest sobie dziś wyobrazić brak dostępu do internetu. Razem ze wszystkimi udogodnieniami, które internet nam przynosi, warto również wspomnieć o wielu niebezpieczeństwach związanych z ochroną naszej tożsamości oraz tożsamości twórczej artystów. Z badań wynika, że aż 7% Polaków padło ofiarą kradzieży danych osobowych. Pokazałem, jak po prostu zachować pełną ostrożność w internecie i jak chronić swoje dane osobowe. Marcin w swojej prezentacji zwrócił uwagę na kilka ważnych rzeczy, o których korzystając z internetu często zapominamy. Trzeba wiedzieć, gdzie się rejestrujemy, czy dane źródła, z których korzystamy, są po prostu wiarygodne i pewne. Zwycięstwo w konkursie dotyczącym ochrony danych osobowych to nie jedyny sukces na koncie ucznia zespołu szkół nr 2. Między innymi w 2012 roku moje zdjęcie zostało wyróżnione w międzynarodowym magazynie Camera Pixel. Poza tym w tamtym roku zająłem pierwsze miejsce w konkursie na plakat przeciwko dopalaczom. Również zająłem pierwsze miejsce na targach w Kielcach, na prezentację, która miała właśnie obejmować, co na tych targach się dzieje. Marcin podkreśla, że jego sukcesy to duża zasługa szkoły i profilu klasy, do której uczęszcza, czyli technik organizacji reklamy. Mamy dużo takich właśnie zajęć zawodowych,
typu praca na komputerze w różnych programach graficznych typu Corel i mamy dużo prac domowych związanych z grafiką. Jest to zawód, który daje bardzo duże możliwości pracy na terenie Ostrowca i nie tylko na terenie Ostrowca, w agencjach reklamowych, również przy tworzeniu własnych projektów, także te duże możliwości przekładają się, no oczywiście potem na sukcesy. A tych Marcinowi i wszystkim uczniom zespołu szkół numer 2 życzymy jak najwięcej. Przypominamy Państwu o ciekawych występach kabaretowych, które w najbliższym czasie szykują się w regionie. Już 13 marca w hali Mosiur w Ostrowcu wystąpi kabaret Ani Mrumru ze swoim najnowszym programem, a niedługo potem w Staszowie zaprezentują się Paranienormalni. Proszę Państwa, jeśli mieszkacie w Ostrowcu Świętokrzyskim albo w okolicach i chcielibyście zobaczyć nasz najnowszy program Skurcz, to już 13 marca w hali Mosiur w Ostrowcu będziemy robić takie fajerwerki, że po prostu siatki z kosza urywa. Tylko w zamkniętym pomieszczeniu będzie Waldek. To jest naprawdę jedna z nielicznych okazji. Legendarny program kabaretu Ani Mrumru. Skurcz! Właśnie. Do zobaczenia. W Ostrowcu Świętokrzyskim. Jak to mówią, nasza klepka. Panie doktorze, słyszał pan, że paranienormalni ruszają w trasę z nowym programem? Pierwiastek z trzech? Słyszał pan? Słyszałem. No, ja na to nie pójdę. Nie, koniami mnie będą ciągnąć, nie pójdę. Dlaczego? Ja słyszałem, że tam można umrzeć ze śmiechu. Nie no, panie starszy, pan już swoje przeżył. No, panie Ryszardzie, czy na te paranienormalnych przejdzie? Przejdę się, no na początku powiem szczerze, byłem na nie, ale przekonały mnie mocne argumenty. To wszystko na dziś. Ja dziękuję za uwagę i życzę spokojnego wieczoru. Do zobaczenia.